Siła koncentracji. W setkach wywiadów radiowych i telewizyjnych ludzie pytają mnie o przyczyny sukcesu i porażki. Gdybym miał tylko minutę, zmieściłbym odpowiedź w dwóch słowach: skupienie i koncentracja. Skupienie oznacza zdawanie sobie sprawy, czego się chce. A koncentracja to dyscyplina i siła woli do poruszania się w jednym kierunku aż do końca. W naszym świecie liczy się wiedza. Pracujesz umysłem, a nie rękami. Jesteś oceniany i nagradzany za wyniki, a nie działania. Ludzie sukcesu, liderzy tacy jak ty, to ci, którzy osiągają więcej niż inni. Poszukując kluczy do sukcesu lub porażki, można wyobrazić sobie wykres. Ma on z jednej strony sukces i zadania produktywne, a z drugiej strony zadania nieproduktywne. Ludzie sukcesu robią więcej rzeczy o wysokiej wartości. Pozostali skupiają się na wartości mniejszej. W naszym życiu obowiązuje zasada wypierania. Oznacza to, że im więcej czasu przeznaczasz na zadania jednego typu, nie pozostaje ci już czasu na inne zadania, ponieważ czas jest ograniczony. Jeśli więc wypracujesz sobie nawyk przeznaczania całego czasu na wartościowe zadania, stwierdzisz w końcu, że nie masz czasu na rzeczy mniej ważne, które nie mają żadnego znaczenia. Jeśli jednak przyzwyczaisz się do pracy nad zadaniami mało wartościowymi, co będziesz spędzał na nich cały czas i nigdy nie przystąpisz do rzeczy ważnych. Oto właśnie różnica między działaniem skutecznym a nieskutecznym. Zawsze możesz wybrać, czy zajmiesz się czymś istotnym czy mniej istotnym. Twoja przyszłość zależy od tego, czy będziesz umiał ustalać priorytety, określać najważniejsze zadania i realizować je. Możesz mieć wszelkie talenty, inteligencję i wykształcenie, wielkie możliwości i cudownych znajomych, ale jeżeli nie potrafisz określić, co naprawdę jest ważne i tego realizować, nie masz żadnych szans. Jeśli jednak ci się to uda, możesz dzięki temu skompensować wszelkie braki. Umiejętność koncentracji jest podstawową cechą skutecznego funkcjonowania. Każde wielkie osiągnięcie poprzedzają długie okresy koncentracji. Wszystko wymaga długiego czasu koncentracji. Budowa biurowca, piramid, wychowywanie dzieci, tworzenie firmy, uzyskanie stopnia naukowego. Ważna jest umiejętność połączenia długoterminowej wizji z krótkoterminowym skupieniem. Musisz mieć ogólną wizję tego, dokąd dążysz, i jednocześnie skupiać się na tym, co w tej chwili możesz zrobić, by przyczynić się do realizacji tej wizji. Mówi się, że najskuteczniej działający człowiek to taki, który może myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach i nadal funkcjonować. Te dwie rzeczy to długoterminowe skupienie na celach i krótkoterminowe skupienie na dzisiejszych zadaniach. Koncentracja wymaga samokontroli i panowania nad sobą. Wymaga samodyscypliny. Wiemy jednak, że skoncentrowana praca na ważnych zadaniach daje niezwykłe poczucie panowania. Czujesz się silny. Czujesz, że możesz zrobić wszystko, jeśli potrafisz się na tym skoncentrować i robić rzeczy ważne. Skoncentrowany wysiłek to podstawowe źródło poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. Im bardziej się koncentrujesz i realizujesz, tym lepiej się czujesz. Im lepiej się czujesz, tym więcej masz energii i skupienia. Im więcej robisz, tym bardziej ludzie cię szanują, a przez to masz większe poczucie dumy z siebie. Metoda na skuteczne działanie jest prosta. Stwórz listę. Planuj dni, tygodnie, miesiące i wszystkie projekty na papierze. Zapisuj, zanim zaczniesz. Już samo zmuszenie się do zapisania rzeczy przed rozpoczęciem ich realizacji zaoszczędzi ci 25% czasu. Wszyscy ludzie sukcesu zapisują swoje cele i plany na papierze. Robią listy wszystkiego, a każda minuta poświęcona na planowanie na papierze zaoszczędza 10 minut realizacji. Oznacza to 1000% zwrotu z zainwestowanego czasu, 1000% zwrotu z energii. Ludzie, którzy mówią, że nie mają czasu na planowanie i zapisywanie rzeczy, nie mają pojęcia o czym mówią. Na swojej liście starannie ustal priorytety. Oprzyj się pokusie załatwiania najpierw drobiazgów. Jeśli skusicie zajmowanie się drobiazgami, powstanie u Ciebie taki nawyk. Jest to nawyk słabego działania. Wielu ludzi daje się tak złapać i w końcu powstaje sytuacja, że załatwianie drobiazgów zajmuje im cały dzień. Nie mają czasu na przejście do rzeczy większych. Przy ustalaniu priorytetów na liście korzystaj z zasady 80-20. Mówi ona, że 20% tego, co robisz, odpowiada za 80% wartości wszystkich działań. Jeśli więc masz na liście 10 rzeczy, dwie z nich będą ważniejsze od ośmiu pozostałych. Te 20% to rzeczy trudne, 80% to rzeczy łatwe i przyjemne. Które z nich zrobisz? Jeżeli potrafisz zmusić się do zrobienia najważniejszych 20%, będziesz panować nad swoim życiem. Oddziel na swojej liście rzeczy pilne od ważnych. Pilne to takie, które trzeba zrobić natychmiast. Określa je sytuacja. Stoją one przed tobą i musisz je zrobić teraz, albo będą kłopoty. Jednak takie pilne rzeczy zwykle nie pomagają ci szczególnie w dłuższej perspektywie. Ważne rzeczy natomiast to takie, które mają długookresowe konsekwencje. Sam określasz, co jest ważne. A dla przyszłości naprawdę istotna jest praca właśnie nad rzeczami ważnymi, które mają długoterminowe konsekwencje. Można to ująć w ten sposób. Długoterminowe konsekwencje są miarą ważności tego, co robisz. Możesz przyjrzeć się każdej sprawie i zapytać, jakie są długoterminowe konsekwencje. Jeśli są istotne, to sprawa prawdopodobnie jest też ważna na teraz. Jeśli ich nie ma, sprawa przypuszczalnie jest mało ważna. Do dzielenia elementów listy na kategorie możesz zastosować metodę ABCDE. Analizujesz kolejne pozycje i przypisujesz im poszczególne litery. Rzeczy oznaczone A to te, które musisz zrobić. W przeciwnym razie narażasz się na spore konsekwencje. Skutki będą poważne dla firmy, klientów, rodziny, dla całego życia. Jeśli jest kilka takich rzeczy, nazywasz je A1, A2, A3 i tak dalej. Dalej następują zadania oznaczone B. Są to rzeczy, które powinieneś zrobić. Niezrobienie ich grozi umiarkowanymi konsekwencjami. Ktoś może doznać przykrości lub niewygody, jednak nigdy nie możesz robić nic oznaczonego literą B, dopóki nie zrobisz wszystkich zadań A. Elementy oznaczone literą C. To rzeczy, które miło byłoby zrobić, ale nie wiążą się z nimi żadne konsekwencje. Wyjście na obiad, kawa, gazeta, telefon do przyjaciela. Nie wolno przystępować do C, kiedy nie zrobione są B. Nie robisz B, dopóki nie skończysz A. Literą D oznaczamy elementy, które zlecisz komuś innemu. Z zasady należy zlecać innym jak najwięcej. Przekazuj wszystko, co możesz innym, którzy mogą to zrobić, dając ci więcej czasu na te 20% rzeczy, które są naprawdę ważne. Nie rób rzeczy tylko dlatego, że możesz, albo sprawiają ci przyjemność. Rób to, co możesz zrobić tylko ty, a resztę daj komuś innemu. Zdolność przekazywania zadań to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu. Litera E oznacza eliminację. Eliminujesz wszystko, co może zwolnić ci czas na robienie rzeczy ważnych. Teraz o priorytetach. Priorytet to jest coś, czego robisz więcej i co robisz wcześniej. Coś, co przesuwa się na początek listy. Pozostałe rzeczy robisz później i robisz ich mniej. Spadają na dół listy i czasem nigdy nie są realizowane. W dzisiejszych czasach jest za dużo do zrobienia i za mało czasu. Jesteś zajęty, za dużo pracujesz. Oznacza to, że nie możesz zająć się czymś nowym, nie eliminując czegoś starego. Nie możesz wyznaczyć nowego priorytetu, nie wskazując jednocześnie rzeczy nieważnej. Żeby coś włożyć, coś musisz usunąć. Czego więc możesz się pozbyć w życiu? Są to rzeczy, które nie są już tak ważne jak kiedyś. Zastosuj kreatywną eliminację. Pomyśl, czego możesz się pozbyć lub co możesz przekazać innym. Na czym marnujesz najwięcej czasu? Największe marnotrawstwo czasu polega na robieniu świetnie rzeczy, których wcale nie trzeba robić. Marnowanie energii na rzeczy zupełnie nieważne. W kontekście koncentracji mówi się o punktach ciężkości. Są to rzeczy, których wykonanie będzie miało ogromny wpływ na działania innych ludzi. Są jak zapalniki. Wciskasz guzik i powodujesz eksplozję. Dzieje się mnóstwo rzeczy. Oto przykład. Podjęcie decyzji, którą inni będą realizować. Dopóki nie podejmiesz tej decyzji, wszyscy czekają. Kiedy już to zrobisz, wszyscy ruszają do pracy. Im wyżej, tym więcej punktów ciężkości. Innym przykładem może być realizacja kluczowej części dużego projektu. Nikt nie może go realizować, dopóki nie skończysz swojej części. Ty określasz szybkość pracy. Kolejny punkt ciężkości to zrobienie konkretnej pracy, od której zależą inni. Stajesz się wtedy wąskim gardłem. To prowadzi do jednej z najlepszych koncepcji zarządzania czasem. Nazywa się ona teorią ograniczeń. Teoria ograniczeń zmusza cię do zadania sobie pytania: jaki czynnik ograniczający określa prędkość realizacji jakiegokolwiek zadania? Od ciebie do celu prowadzi droga. Na ogół jest szeroka, ale zawsze gdzieś znajdziesz zwężenie, wąskie gardło. Zawsze istnieje ograniczenie, które określa szybkość podróży. Chcesz zwiększyć dochody? Gdzie jest ograniczenie, które Ci na to nie pozwala? Chcesz zwiększyć sprzedaż firmy? Co Ci w tym przeszkadza? Czy chcesz zdominować rynek? Zrealizować projekt? Co określa szybkość realizacji celu lub zadania? Musisz znaleźć to ograniczenie. Czym ono jest? Zapytaj innych. Pomyśl o tym, a następnie skup całą swoją energię na rozwiązaniu tego problemu, bo usunięcie ograniczenia przyspieszy wszystko inne. Większość ludzi skupia się na drobnych elementach procesu, ignorując to konkretne miejsce, które rzeczywiście ma znaczenie dla całości. W teorii ograniczeń. Także obowiązuje zasada 80-20. 80%, 80 ograniczeń to ograniczenia wewnętrzne. Znajdują się w Tobie lub w Twojej organizacji. Tylko 20% to ograniczenia zewnętrzne. Zapytaj więc, co takiego jest w Tobie? Co w nas samych nas powstrzymuje? Co z tego, co robimy lub nie robimy, określa nasz sukces, a potem nad tym popracuj. Pomoże Ci w tym prawo wymuszonej efektywności. Mówi ono, że nigdy nie ma czasu na zrobienie wszystkiego, ale zawsze jest czas na to, co najważniejsze. Zadaj sobie więc takie pytania. Które z Twoich działań są najbardziej wartościowe? W życiu, pracy, w domu? Jeśli nie wiesz, zapytaj innych. Szefa, współpracowników, innych ludzi, co z tego, co robię, jest najbardziej wartościowe. Kiedy się tego już dowiesz, skup się na robieniu właśnie tego i to szybko. Jakie wyniki są najważniejsze? Czego ludzie od ciebie oczekują? Jeśli coś zrobisz, będzie zrobione. To czy to zrobisz, czy nie, będzie decydować o Twoim sukcesie i awansie w pracy. Jakich najważniejszych wyników oczekują od Ciebie ludzie? A oto inne pytanie, jedno z moich ulubionych. Jaka rzecz, którą tylko Ty potrafisz zrobić dobrze, jest naprawdę ważna? Co możesz zrobić tylko ty? Jeśli nie ty, to nikt. Jeżeli jednak to zrobisz, będzie to miało ogromne znaczenie dla pracy. Co tylko ty możesz zrobić w domu, co tylko ty możesz zrobić w związku, co tylko ty możesz zrobić dla zdrowia, jest tylko jedna odpowiedź. A jeśli potrafisz zadać to pytanie i znaleźć odpowiedź, a potem nad nią pracować, zmieni to całe Twoje życie. Jak w najbardziej wartościowy sposób wykorzystać czas? To najważniejsza sprawa w zarządzaniu czasem. Zadawaj sobie to pytanie przez cały dzień. Jak w najbardziej wartościowy sposób wykorzystać czas? To jest właśnie klucz do koncentracji i sukcesu. Jeśli potrafisz stwierdzić, co to jest, a potem tylko nad tym pracować, zmienisz całą przyszłość. Porażki zawsze wynikają z robienia rzeczy o niskiej wartości. Sukces rodzi się z pracy nad rzeczami wartościowymi. Prowadzi nas to do zasady zajmowania się jedną rzeczą. Jest to bardzo skuteczna technika zarządzania czasem. Pozwoli Ci zaoszczędzić 50% czasu lub dwukrotnie zwiększyć efektywność. Kiedy zaczynasz najważniejsze zadanie, nie przestawaj, aż skończysz. Wymaga to ogromnej dyscypliny, samokontroli i umiejętności. Jednak najlepszym lekarstwem na stres, polegający na nadmiarze zadań i do wykonania w krótkim czasie, jest skoncentrowanie się na jednej najważniejszej rzeczy i realizowanie jej. Aż będzie całkowicie skończona. Jeśli się tego nauczysz, będziesz miał światu swoich stóp. Musisz organizować swój czas tak, by tworzyć przedziały przeznaczone na najważniejsze zadania. Pół godziny, godzina, pół dnia, dzień. Jeśli odłożysz wszystko i zajmiesz się tylko jedną rzeczą, będziesz wiedział, że nie ma nic ważniejszego. Jeśli coś cię rozproszy, mów sobie wracaj do pracy. Wracaj do pracy. Kiedy się zatrzymasz, albo ktoś do ciebie przyjdzie, powiedz, Muszę wracać do pracy. Zmuszaj się do powrotu do roboty. Wypracuj nawyk koncentrowania się na zadaniu o najwyższym priorytecie i pracy nad nim, aż skończysz. Warto to robić dlatego, że skończenie ważnego zadania jest ogromnym źródłem energii, entuzjazmu i poczucia własnej wartości. Kiedy pracujesz nad czymś ważnym i nie ustajesz aż do końca, czujesz się jak zwycięzca. Dostajesz zastrzyk endorfin. Czujesz się świetnie. Jeśli jednak pracujesz nad czymś nieważnym i skończysz to, nie dostajesz niczego. A więc praca nad ważnymi rzeczami i kończenie ich daje fantastyczne poczucie panowania i siły. Powiąż wszystko co robisz z poczuciem pilności. Wszyscy ludzie sukcesu mają poczucie pilności. Mają tylko 2% naszej populacji i są to najbardziej wartościowi i produktywni ludzie w każdej organizacji. Zasada jest prosta. Szybkie tempo to podstawa sukcesu i produktywności. Im szybciej działasz, tym więcej masz energii. Im szybciej pracujesz, tym więcej zrobisz. Wszyscy ludzie czynu skupiają się na działaniu, mają poczucie pilności. Jest to nawyk, który można wyuczyć przez praktykę. Powtarzaj więc sobie nieustannie: zrób to teraz. Wracaj do pracy i zrób to. Kiedy koncentracja i skupienie wejdą ci w nawyk, znikną wszelkie ograniczenia.